Jaka ma być rola nowotworzonego przez Panią Center of Value-Based Health? Uczelnia Łazarskiego od ponad półtora roku moderuje dyskusję na temat istoty modelu Value-Based Healthcare i warunków, jakie powinniśmy spełnić, aby jako polski system ochrony zdrowia wkroczyć na drogę wartości zdrowotnej, na drogę systemu nakierowanego na poprawę wyników zdrowotnych, doświadczeń pacjenta, ale również efektywne wykorzystywanie środków publicznych przeznaczanych na ochronę zdrowia. Center of Value-Based Healthcare Uczelni Łazarskiego to platforma integrująca wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia, których łączy wspólny cel. Cel, jakim jest dyskusja nad rozwiązaniami, które mogą nas doprowadzić do poprawy efektywności polskiego systemu ochrony zdrowia. Przed nami głęboka transformacja tego systemu, bowiem przez dziesiątki lat prowadziliśmy system, który nakierowany był przede wszystkim na realizację procedur. Systemy finansowania zastosowane w polskim systemie ochrony zdrowia raczej zachęcały do tego, żeby leczyć, a niekoniecznie motywowały wszystkich uczestników do tego, aby wyleczyć pacjenta, zmniejszyć obciążenie chorobą i ograniczyć szeroko rozumiane skutki tejże choroby. Aby podjąć się tej transformacji i przez tą transformację przejść z powodzeniem, z sukcesem, musimy wygenerować swoistą nową umowę społeczną, bowiem model value-based healthcare to model, w którym będziemy wszyscy musieli otworzyć się na ewaluację wyników naszej pracy, na pomiar tych wyników, na porównywanie ich w naszych środowiskach, na udostępnianie wiedzy o tym, jak pracujemy na rzecz pacjentów.